Dzień dobry Państwu, Dariusz Wieczorek. Zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Krzysztof Niedź, prezes firmy WTT z Opola. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy o technologii ZEWE, którą opracowali inżynierowie WTT. Porozmawiamy o planach spółki, kolejnych projektach i o trwającej emisji akcji. Panie Krzysztofie, na początku zapytam o rozruch technologiczny Waszej instalacji ZEWE, który odbył się u klienta. Jak on przebiegł? Czy ten rozruch potwierdził skuteczność Waszej instalacji? I proszę w skrócie powiedzieć, na czym, dlaczego ta instalacja jest przełomowa, rewolucyjna, bo tak właśnie ją określacie w swoich materiałach. Tak, precyzyjnie mówiąc, rozruch w tej chwili odbył się w miejscu powstawania, w miejscu budowy fabryce tej instalacji. To jest akurat u naszego partnera, który dostarcza też jeden z elementów w Bardejowie na Słowacji. I to był pełny rozruch technologiczny, który zakończył się sukcesem. Cała instalacja pracowała przez kilkadziesiąt godzin. Ona uzyskała wszystkie parametry i w tej chwili będziemy przygotowywać się do przeniesienia jej do miejsca docelowego u pierwszego klienta, do PWiK Brzeg. W Brzegu koło pola i tam będzie ona już pracowała docelowo. Co do samej instalacji, dlaczego ona jest rewolucyjna? Otóż ona dokonuje procesu utylizacji odpadu, de facto eliminacji tego odpadu, dlatego że po procesie, w którym w tej naszej instalacji odbywa się na odpadzie, na koniec zostaje de facto gaz syntezowy, czysty gaz syntezowy, energia w kogeneracji i w przypadku występowania wśród odpadów nieorganicznych następuje wypływ materiału takiego nieorganicznego w postaci sztucznego bazaltu, czy też takiego witryfikatu. I to już też mówi o tym, że technologia może być zastosowana de facto do wszelkiego typu odpadów. Jej przełomowość polega na tym, że nie ma w tym procesie, nic nie zostaje, co byłoby odpadem. Na końcu są same inne produkty, które są pożyteczne i nieszkodliwe, a wręcz bardzo korzystne, ponieważ z gazu syntezowego jesteśmy w stanie wyseparować wodór, który jest jeden z najtańszych, czy właściwie najtańszym wodorem, jaki możemy uzyskać, bo on jest uzyskany z odpadów. Natomiast przełomowość właśnie polega na tym, że w tej chwili nie ma takiej technologii, która by nie zostawiła jakiegokolwiek innego rodzaju odpadów. Ona, te technologie dotychczas używane od tych najbardziej prymitywnych, one de facto składują, przetwarzają lub na przykład spalają. I tutaj trzeba powiedzieć, że technologia ZEWE nie jest technologią spalania, jest technologią wysokotemperaturowego, plazmowego przetworzenia odpadów, który w temperaturze powyżej 1300 stopni przeprowadza organikę w gaz syntezowy, który potem jest czyszczony, energia jest zawrócona, więc cała instalacja jest również autoenergetyczna i od powiedzmy na granicy takiej 1, można powiedzieć, czyli autoenergetyczności w przypadku tych bardzo słabych odpadów, jakie są osady ściekowe, bardzo słabych pod kątem energetycznym, aż po wyraźnych nadwyżek energii przy tych odpadach, które są wysokoenergetyczne rzędu 30 megajouli z kilograma, także czy 20 kilku, czy nawet więcej. Także to jest cecha charakterystyczna technologii. Wchodzimy na rynek z czymś całkowicie nowym. Mhm. Wspomniał Pan o tej autoenergetyczności instalacji ZEWE. Jednocześnie wcześniej Pan podkreślił, że ten proces utylizacji odbywa się przy temperaturze nawet 1300 stopni. Do takiej temperatury potrzebna jest ta energia cieplna, energia elektryczna. Panie profesorze, czy ja dobrze rozumiem, czy ten gaz, który powstaje po utylizacji odpadów, on mniej więcej odpowiada takiej wielkości energii, którą potrzeba do zasilenia tej instalacji? Czy to się mniej więcej równoważy przy odpowiedniej oczywiście jakości tych odpadów?
Tak, jak wspomniałem wcześniej, w przypadku słabszych odpadów, takich, które są również trudne, uciążliwe i też je przetwarzamy, utylizujemy w tej naszej instalacji, przetwarzamy i utylizujemy na końcu, to są takie jak osady ściekowe, które mają bardzo dużo wody i dużo nieorganiki, to tutaj po prostu jesteśmy, jak powiedziałem, jeden do jednego, czyli udaje nam się odzyskać tą energię. Natomiast w przypadku innych pozostałych odpadów przemysłowych, niebezpiecznych, medycznych, tego typu odpadów uzyskujemy duże nadwyżki. I tak po prostu instalacja dostaje więcej energii, wytwarza na koniec niż ta energia bierze się z energii zawartej w odpadach. Wspomniał też Pan, że jednym z takich surowców, który powstaje, to jest wodór, to jest tak naprawdę paliwo przyszłości. Czy macie wyliczenia na przykład mówiące, że z tony czy tam z 2 ton odpadów, ile może powstać takiego wodoru, który może być potem na przykład użyty w transporcie miejskim? Tak, oczywiście. Powiedzmy taką jednostką przeliczeniową, zwłaszcza, że można to potem porównywać do innych metod pozyskiwania wodoru, jest powiedzmy megawatt, czyli jeden megawatt energii, która jest zawarta w odpadach, z tego jednego megawata jesteśmy w stanie uzyskać ponad 50 kg wodoru, w zależności od rodzaju oczywiście odpadu. Natomiast mówimy o takim dla nas typowym miksem odpadów, który przeliczamy, to jest 80% RDF-u i 20% odpadów komunalnych innych pozostałych. Natomiast generalnie, jeżeli na przykład robiliśmy testy dla farb, lakierów, gdzie to jest jeszcze dużo więcej, i to mniej więcej odpowiada około pół do jednej tony na ten 1 MW, w zależności od rodzaju odpadów. I z tego jesteśmy w stanie uzyskać ponad 50 kg czystego wodoru. Jakby to porównać na przykład do teraz takiej najbardziej pożądanej, można by tak ująć, metody pozyskiwania wodoru technologią czy metodą elektrolizy ze źródeł energetycznych, tych OZE, to tam z 1 MW uzyskuje się powiedzmy poniżej 20 kg wodoru, czyli ta nasza technologia daje o wiele większe możliwości w zakresie ilości pozyskiwanego wodoru. Jak dodamy do tego, że ten wodór jest wszędzie składowany, bo odpady są po prostu równo rozłożone tam, gdzie człowiek żyje, to uzyskujemy dodatkową korzyść w postaci ograniczenia potrzeb transportowania czy składowania wodoru, który jest trudnym materiałem do składowania i do transportowania z uwagi na charakterystykę wodoru, jest bardzo przenikalny i przenika materiały, w których jest składowany. W związku z tym to też jest dodatkowa korzyść, że ten wodór jest po prostu zgromadzony, równomiernie rozłożony. Także i koszt pozyskania tego wodoru jest bardzo tani, bo on jest umieszczony w kalkulacji tej, która jest związana z kosztami utylizacji odpadów, czyli można powiedzieć, ten, kto chce, żeby się pozbyć odpadów, płaci za ten wodór, można tak powiedzieć. Do tego wodór jest rozłożony równomiernie, a jeszcze do tego przy naszej technologii uzyskujemy go dużo więcej niż w technologiach jakichś porównywalnych. Wspomniał Pan, że ten rozruch technologiczny się zakończył, instalacja będzie montowana u Waszego kontrahenta, czyli w przedsiębiorstwie wodnym i kanalizacyjnym w Brzegu. Ile tak naprawdę kosztuje taka instalacja ZEWE? Czy może Pan zdradzić? Czy to oczywiście zależy pewnie od rodzaju odpadów, który utylizuje, ale czy taka średnia cena takiej instalacji? I Panie Prezesie, mam jeszcze pytanie. Czy taka właśnie przeciętna jednostka samorządowa albo niewielka firma, która albo średnia firma, która utylizuje na przykład 10 tysięcy ton odpadów, czy ona... Po jakim czasie zwróci jej się ta instalacja? Ile ta instalacja pozwoli na przykład oszczędzić w ciągu roku, tak? Biorąc pod uwagę koszty utylizacji, ale też sprzedaż tych zasobów, które powstają po procesie utylizacji? Ja może bym chciał dojść do tego pytania, pokazując kilka takich okoliczności, które
odpowiedzą na Pana pytanie. Po pierwsze, może chciałbym powiedzieć, bo od tego wyszliśmy w tym pytaniu, to jest instalacja, która już będzie wmontowana w skali, pełnej skali przemysłowej, czyli to nie jest, to jest oczywiście nasza firma ma nową technologię i tutaj zapraszają na przykład inwestorów, zapraszamy ich do inwestowania w przyszłość, natomiast to jest instalacja w skali pełnej przemysłowej, czyli technologię teraz już potwierdziliśmy, będziemy ją montować u klienta i będziemy tam dokonywać pełnych rozruchów i uzyskamy referencje przemysłowe. Teraz przechodząc wprost do tych pytań związanych z ekonomią procesu. Więc tak, po pierwsze, ile ona kosztuje? Oczywiście to bardzo zależy od tego, jaki rodzaj jest dokładnie zestawiony, dla jakiego materiału, prawda? Dla jakiego odpadu będziemy ją zestawiać i w jakiej skali, jaka ona będzie duża. W sytuacji, kiedy my mamy możliwość de facto swobodnego dysponowania skalą, powiedzmy, bo po prostu możemy multiplikować te linie, to mówimy powiedzmy od ostatecznej takim jakby cenie dla klienta od powiedzmy 20 kilku milionów do może być nawet i 100 milionów złotych. Co do zwrotów, wystarczy popatrzeć na to, że jeżeli tona odpadu, który jest w tej chwili gdzieś oddawany na zewnątrz do firm specjalizujących się w odbiorze tych odpadów jakimiś dotychczasowymi metodami, które są problematyczne, to już wiemy, to uzyskujemy, powiedzmy, to kosztuje do producentów odpadów, powiedzmy takich najtańszych rzędu właśnie osady ściekowe od kilkuset złotych, grube kilkaset złotych i rośnie, ale w przypadku odpadów przemysłowych czy niebezpiecznych, czy na przykład medycznych, szpitale nawet 8, 10, a nawet kilkanaście tysięcy złotych płacą za tonę tego odpadu, który zostaje przekazany gdzieś do komuś, do odbioru. I teraz weźmy jakąś liczbę, powiedzmy, że mamy 5 tysięcy ton odpadów, czyli jeżeli mamy 5 tysięcy ton odpadów rocznie i płacimy za to powiedzmy 5 tysięcy złotych za każdą tonę, to mamy 25 milionów, czyli co roku firma płaci 25 milionów za odbiór tego materiału. I teraz w związku z tym, jeżeli byśmy przyjęli, że powiedzmy 3 lata zwrot byłby dla takiej firmy atrakcyjny, że pozbywa się problemu i ma po prostu w ciągu 3 lat zwrot, no to dochodzimy do, licząc, bo tam trzeba by oczywiście jeszcze OPEX i CAPEX policzyć, ale powiedzmy, że około mamy przestrzeń na około 70 czy 70 kilka milionów złotych. Więc my w ten sposób patrzymy na rynek i tak kalkulujemy, czyli klient dostaje coś, co zapewnia nam bardzo dobrą marżę, a zapewnia również klientowi bardzo korzystny zwrot. Reszta to jest oczywiście, tu my prowadzimy w tej chwili pewne rozmowy, więc nie chciałbym, bo są poufne, mówić o szczegółach, natomiast też to będzie zależało od pewnej gry rynkowej i już negocjacji z konkretnymi klientami. Natomiast chcę zwrócić na jedną bardzo ważną rzecz uwagę. Otóż w tej chwili weszła i wchodzi, rozszerza się tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producentów odpadów. W związku z tym nie wystarczy w tej chwili, że my zapłacimy komuś i ktoś po prostu zabierze te odpady i po prostu mamy problem z głowy, ponieważ w tej chwili każdy producent odpowiada za niego aż do momentu całkowitej eliminacji tego odpadu. Dlatego ta nasza technologia jest tak istotna, i jest, podkreślam, ona jest już gotowa technologicznie, ona będzie już wdrażana. Pewnie oczywiście będziemy ją jeszcze dopracowywać już na zasadzie chorób wieku dziecięcego, jak w każdej technologii, ale to już są czysto techniczne kwestie. Być może jakiś materiał, być może jakieś zawory zmienimy albo rozszerzymy, albo coś, co będzie cały czas się oczywiście ona rozwija, ale ona już jest gotowa, ona będzie już pracować w trybie normalnym, przemysłowym. W związku z tym ta technologia, która już może pracować w trybie przemysłowym i pracuje, ona w tym momencie rozwiązuje ten problem, przed którym stoi każdy producent odpadów ostatecznie. Dlatego tak istotne jest to, że my nie mamy żadnych innych odpadów na końcu. To jest najbardziej istotne, bo ta technologia umożliwia nie tylko, że te wyliczenia względem zwrotu, jak kalkuluje ktoś biznesowo, jaki uzyskuje zwrot, ale ta technologia daje po prostu spokój i ograniczenie ryzyka, które w tej chwili jest de facto nieograniczone.
My już rozmawiając z klientami to widzimy, oni są przerażeni tym, że pomimo, że zapłacą komuś 10 tysięcy złotych za tonę, to i tak mogą zostać na końcu z problemem. Także to jest ogromna wartość technologii i podkreślam, technologii, która już jest w trakcie wdrażania w skali przemysłowej. Wspomniał Pan o tym, że prowadzicie kolejne rozmowy, to chciałbym właśnie zapytać o zainteresowanie tą technologią. Czy liczycie na to, że po tym jak ona już przemysłowo ruszy w brzegu, uzyskacie referencje i te rozmowy przyspieszą, nabiorą tempa, macie już tak właśnie na celowniku kilkunastu potencjalnych klientów, jak to wygląda? Tak, oczywiście, prowadzimy rozmowy już od pewnego czasu. Jasna sprawa, że byliśmy w trudnej sytuacji do tej pory, dlatego że cały czas nasi klienci mówili, że chcą zobaczyć to uruchomienie już w skali przemysłowej pełne technologii. To już dokonaliśmy teraz we wrześniu. Natomiast te rozmowy są po prostu, de facto one dotyczą najbardziej świadomych w tej chwili klientów. Na przykład rozmawiamy z jedną z firm skandynawskich, która po prostu, jak to skandynawskie firmy są o wiele bardziej zaawansowane, i świadome tych problemów ekologicznych i one szukają po prostu takich rozwiązań, ale rozmawiamy, uczestniczymy też w takim projekcie w trakcie zamówień przedkomercyjnych z NCBR-em oczyszczania przyszłości, gdzie też przygotowujemy, wykorzystując naszą technologię i tam poszerzając jeszcze o inne rozwiązania technologiczne, przygotowujemy rozwiązanie, które będzie dla oczyszczalni ścieków takim rozwiązaniem bardzo wygodnym, bo de facto eliminującym ich problemy związane z odpadami, które są przy okazji likwidacji osadów ściekowych, czy też odpadów w ogóle komunalnych i osadów ściekowych. Także te rozwiązania w tej chwili są już dyskutowane. Można by nawet rzec, że kolejka de facto, my już mamy pewną kolejkę, można powiedzieć, czyli szereg, kilkanaście firm i instytucji, które chcą już w tej chwili to robić. De facto przygotowujemy się, dlatego też zwróciliśmy się do inwestorów o wsparcie, żeby ten proces przyspieszyć, żeby w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy ruszyć takim mocnym marszem w kierunku dostawy już tych klientów, dla tych klientów, którzy już czekają, no i oczywiście budowanie kolejnego pipeline'u klientów. To płynnie, panie prezesie, przeszliśmy do trwającej oferty akcji. Wspomniał pan o tym, że zwróciliście się po kapitał do inwestorów. Jak duża to będzie oferta? Bo wiem, że trwa proces budowy księgi popytu. Jak duże jest zainteresowanie akcjami? Kiedy będzie można składać zapisy? Jakby pan mógł jeszcze przypomnieć. Już zapisy można teraz od tego tygodnia składać i będziemy po prostu gotowi. Książka popytów trwa, budowanie książki popytu, natomiast oczywiście z uwagi na to, ja troszkę wspomniałem wcześniej, na to, że to jest bardzo przełomowa technologia, no to oczywiście mamy zainteresowanie, spore zainteresowanie małych inwestorów, ale też kilku dużych i w tej chwili trwają z nimi jeszcze dodatkowe prezentacje, jeszcze też wizyty w miejscu tam, gdzie ta instalacja jest, także tutaj w tej chwili te rozmowy trwają i przygotowanie mniej więcej popytu. Mamy różne jakby bodźce i też pewne rozważamy kierunki, bo mamy zachętę do jakichś większych, dużych emisji i pójścia jeszcze w większym tempie, ale też no, staramy się też dbać o interesy naszych akcjonariuszy, którzy w tej chwili są akcjonariuszami, także tutaj musimy znaleźć dobre rozwiązanie, które pogodzi te czasami rozbieżne interesy przyszłych akcjonariuszy i dotychczasowych, natomiast potencjał spółki jest tak ogromny, że te interesy absolutnie pogodzi ta technologia, to znaczy w momencie, jeżeli wejdziemy na rynek, to po prostu no, dokonamy takiej małej rewolucji wręcz na rynku utylizacji odpadów. My uderzamy w ten rynek małych i średnich firm, dlatego że technologia też w tej skali, którą w tej chwili opanowaliśmy, ona nas jakby kieruje w taką skalę, czyli to będzie powiedzmy kilka tysięcy ton rocznie taka instalacja do kilkunastu, aczkolwiek oczywiście multiplikując tą linię możemy i większe ilości odpadów utylizować. Niemniej jednak ten rynek, też się zmienił rynek troszeczkę, to znaczy o ile dawniej, do niedawna, czy właściwie do teraz nawet można powiedzieć, emitenci czy producenci odpadów de facto byli przyzwyczajeni do modelu takiego, że oddawali do w pewnym sensie oligopolicznego rynku, a czasami nawet monopolistycznego rynku tych firm, które odbierały te odpady, to w tej chwili przy tej technologii, która umożliwia załatwienie problemu bez pośredników,
i to jest uzasadnione bardzo ekonomicznie. Powiedziałem, że to są 2-3-letnie zwroty, potrafią nawet być w takich instalacjach, więc wydaje się, że wręcz ta nasza instalacja stanie się elementem, może nawet linii, ostatnim elementem linii produkcyjnej wielu fabrykach. Także dokonujemy dużej rewolucji, więc przed nami jest bardzo, bardzo taki ważny moment przejścia w strategię bardzo agresywnego wzrostu, no i do tego potrzebujemy wsparcia inwestycyjnego, które jest wymagane w takich technologiach, przy takich technologiach przemysłowych. Panie prezesie, przełomowe. Nasz czas dobiega końca, ale mam jeszcze trzy króciutkie pytania. Czy debiut spółki na New Connect to są pierwsze miesiące przyszłego roku, czy bliżej połowy przyszłego roku, jak pan przewiduje? Chcemy to zrobić jak najszybciej, ale tak patrząc na realia, które są, to myślimy, że to będzie pierwszy kwartał, może przełom pierwszego, drugiego kwartału. Także chcielibyśmy jak najwcześniej to zacząć, ponieważ jesteśmy bardzo głęboko przekonani, że ta technologia wzbudzi ogromne zainteresowanie. Ona jest transgraniczna, mamy kilka ciekawych pomysłów, jak wejść w ogóle w takie rynki, na przykład jakichś katastrof ekologicznych, gdzie nasza technologia jest łatwa do zastosowania tam. Także rynek jest ogromny, bardzo dużo zastosowań. W związku z tym chcemy jak najszybciej, żeby się pojawić na rynku. A jakie marże uda wam się osiągnąć na sprzedaży tej technologii ZEWE? Czy ewentualnie może pan zdradzić jakieś prognozy właśnie wyników na przyszły rok, na kolejne lata? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ono jest w sferze poufności. Też nie chcemy jakby pokazywać naszych strategii czy taktyk wręcz. Natomiast no myślę, że to jest dość oczywiste dla wszystkich, którzy znają rynek tego typu instalacji, że marże tam są rzędu 50% plus. W związku z tym w każdej jednostce, powiedzmy, sprzedaży, którą będziemy mieli rzędu, powiedzmy, nie wiem, 50 milionów, myślimy, że no minimum gdzieś jakieś no grube kilkadziesiąt, w okolicy 50%, ale mogą być sytuacje, że takie marże mogą być nawet wyższe. To wszystko zależy od rodzaju odpadu, od danej sytuacji w tym sektorze związanym z tym odpadem, także to są z całą pewnością bardzo wysokomarżowe, to jest jedna z wielkich wartości firmy, że jest w obszarze wysokomarżowych produktów, a biorąc pod uwagę unikalność tego produktu, myślę, że będzie nam dość wygodnie z klientami się negocjowało te wysokie marże, bo i klient ma bardzo dużą korzyść i my mamy bardzo dużą marżę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Krzysztof Niedź, prezes firmy WTT z Opola. Będziemy śledzić losy instalacji ZEWE i jej popularność wśród klientów. Dziękuję bardzo, do widzenia. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich widzów.